W zielonogórską starówkę wpisały się doskonale. Zerkają na nas z różnych miejsc przy okazji, tworząc wyjątkowy klimat w serca miasta. Wystarczy przejść kilkaset metrów deptakiem i z całą pewnością spotkamy któregoś z nich. Spokój mają chyba tylko nocą, bo na co dzień są stałym obiektem zainteresowania i ozdobą fotograficznych kolekcji mieszkańców i turystów. Bachusiki, bo o nich mowa, systematycznie powiększają swoją zielonogórską rodzinę. Dzisiaj objawił się kolejny, Polporek, władca czasu i strażnik szczęśliwie mijających chwil. Mam nadzieję, że takie będzie wskazywał zielonogórzanom, turystom, którzy będą go odwiedzać, zwiedzać Zieloną Górę. Mile będą go wspominać. Zegarki ma nie tylko na rękach, ale i na nogach, ale to za chwilkę Państwo obejrzycie. Nazwa Polporek, tak jakby jest to sugestia, w tym miejscu mieści się manufaktura Polpora, która produkuje zegarki. Są to zegarki polski projekt, polska wizja, szwajcarska precyzja. To jest takie motto, które nam przyświeca. I Polporek jest między innymi już kolejnym jakimś takim elementem tej manufaktury. Także życzę, aby wskazywał tylko naszym gościom i zielonogórzanom szczęśliwe godziny. Autorem kolejnego bachusika jest zielonogórski artysta Artur Wochniak, który jak zwykle z wielkim pietyzmem podchodzi do kolejnego bachusikowego projektu. Kilkudziesięciu maluchów w mieście jest jego autorstwa, ale każdy z nich to przede wszystkim rzeźba w sensie artystycznym i w zgodzie ze sztuką rzeźbiarską. Są fundatorzy tacy, którzy bardzo mocno wkraczają w moją strefę twórczą. Jest to i niewygodne dla mnie, i złe dla rzeźby, dlatego że czasami, kiedy im się wydaje, że wiedzą lepiej, że rozumieją lepiej, nie zdają sobie sprawy, z jakimi trudnościami ja się zmagam przy komponowaniu, bo to nie chodzi o to, żeby jakaś postać trzymała jakoś tam atrybuty i jakoś tam siedziała lub stała, tylko to jest wszystko bardzo przemyślane. Spojrzenie, wzrok, ten akurat bachusik zerka na zegary, na przegubie, ma akurat ich trzy, ale to wszystko się liczy, jak jest nachylona głowa, jak jest skierowany wzrok, tu akurat jedno oko otwarte, drugie bardziej przymknięte. To są takie detale, szczegóły, na które teraz stawiam. Staram się, żeby te bachusy miały cały czas ten charakter satyryczny, ale jak podkreślam, zależy mi na tym, żeby to były dobre rzeźby. Polporek to dziecko manufaktury Polpora, która od 2006 roku tworzy zegarki według własnych projektów w oparciu o sprawdzone rozwiązania zegarmistrzowskie Szwajcarów, połączone z precyzją polskich rzemieślników.